Trenerze, w przedostatnim sparingu wygrywamy 1-0 z Motorem Lubawa. Jak pan oceni tą dzisiejszą grę? Na pewno oceniam ją pozytywnie pod względem szkoleniowym. Jest to na pewno dla nas dobry materiał po dzisiejszym sparingu do oceny poszczególnych zawodników i do przydatności ich do naszego zespołu. Mieliśmy dzisiaj trzech zawodników, którym chcieliśmy się przyjrzeć w kontekście gry w naszym zespole. Poza tym chcieliśmy też zobaczyć zawodników, którzy w ostatnim czasie mieli troszeczkę mniej szans na to granie. Myślę, że w tym meczu było wiele momentów, gdzie pokazali się z dobrej strony, ale też było wiele momentów, gdzie ta gra nie wyglądała może tak, jak sobie to byśmy życzyli, natomiast zdaję sobie sprawę też, że ostatnie dni były ciężkimi treningami, dzisiaj było widać, że troszeczkę brakowało tej świeżości, tych odpowiednich decyzji, w pewnym momencie dużo takich niecelnych podań przy wyprowadzaniu piłki, ale tak jak powiedziałem, no jest to taki okres, gdzie my jeszcze mamy te obciążenia dość wysoko i będziemy powoli z nich schodzili, na pewno ta gra będzie coraz lepsza. No właśnie w pierwszej połowie my dominowaliśmy, natomiast w drugiej połowie od 15 minuty inicjatywę przejęli gospodarze. Myślę, że to wynikało też z tego, że no mówię, tak gdzieś tam w pewnym momencie było widać, że za bardzo się i za głęboko cofnęliśmy. Troszeczkę oddaliśmy inicjatywę naszemu przeciwnikowi. Za mało się utrzymywaliśmy przy piłce po jej odbiorze. Za dużo było takich niecelnych podań. Myślę, że na tym trzeba jeszcze mocno pracować. No można powiedzieć, że dzisiejszy mecz to z podstawowego składu w meczu ze Stalą Stalowa Wola wybiegł chyba tylko Adrian Korzeniewski, więc to można nazwać jako taki poligon dzisiejszy sparing. Znaczy nie nazwałbym tego poligon, to są tak samo ważni zawodnicy, jak ci zawodnicy, którzy grali w ostatnim czasie. My tutaj mamy kadrę, która musi być przygotowana do tych meczów o punkty. W ostatnim czasie grali inni zawodnicy, dzisiaj grali znowu inni zawodnicy. To jest też jakby cały czas proces przygotowania do sezonu. Musieliśmy gdzieś nadrobić te zaległości meczowe dla tych zawodników, którzy poprzez te puchary nie mieli szansy na systematyczną grę w ostatnim czasie. I taki też właśnie był dzisiaj wymiar tego sparingu. W sobotę gramy już ostatni sparing z trzecioligową w Dolświecie, tym razem na wyjeździe ponownie. Czy tam już obejrzymy jedenastkę, która być może wybiegnie w meczu ligowym pierwszym z MKS-em Ełk? Na pewno będzie to już zbliżona jedenastka do tego wyjściowego składu, natomiast po tym meczu jeszcze mamy tydzień do pierwszego meczu o punkty i może się jeszcze w tym czasie wiele zmienić. Na pewno jeszcze rozglądamy się za zawodnikami, którzy mogą tutaj podnieść jakość naszego zespołu, bo to jest normalne w tym czasie. Zdajemy sobie sprawę, że gramy w trzeciej lidze i pewne ruchy można wykonać na samym końcu, natomiast na pewno będzie to już taka jedenastka, która będzie gdzieś miała kształt tego pierwszego meczu o punkty. I jeszcze jedno pytanie do przerwy. Górnik Zabrze prowadzi w meczu z Rowem Rybnik 1-0. Czy wolałby pan się spotkać z Górnikiem Zabrze ekstraklasowym, czy też z drugoligowcem, którego łatwiej chyba byłoby przejść niż na pewno Górnik Zabrze? Myślę, że w tych pucharach tutaj nie ma meczów łatwych czy trudniejszych. Wychodzisz na boisko i musisz przede wszystkim być lepszym zespołem od przeciwnika. Na pewno Górnik Zabrze jest to zespół, który jest może od strony gdzieś marketingowej i wizerunkowej bardziej atrakcyjniejszy dla kibiców, dla ludzi, którzy gdzieś tutaj obserwują tą piłkę w naszym regionie. Natomiast dla zawodników myślę, że to nie ma znaczenia. Będziemy musieli wyjść tak samo na boisko z Górnikiem, jak i z Rybnikiem i tak samo walczyć o zwycięstwo, więc ja bym tutaj nie starał się wybierać jakiegoś lepszego czy słabszego przeciwnika. Dziękuję. Dziękuję.